Słuchajcie, Renault Zoe. Elektryk na minutę. Kraków. Siedzę w środku trafika. Za parę dni już go nie będzie. Udało mi się go dorwać. Przyciśnij hamulec. Przyciśnij start stop. Włóż kartę. Ręczny. Tempomat, ZE, start-stop, bateryjka pełna, naładowali ładnie, tu jakieś pewnie porty ładowania, inne bajerki, dobra, telefon kładę tutaj, oczywiście, no i spróbujemy jakoś tak zrobić, żeby pojechać, jakoś pokazać, najwyżej będzie działało. Leżał. Od strony pasażera. Nie wiem, czy to jest. Próbujemy zrobić bez światła. Zobaczymy, co wyjdzie. Jest jedynie hamulec i gaz, więc ściskamy hamulec. Nie start stop, aż zaświeci kontrolka ready. Jest kontrolka ready. Dobra. Jak tu się to trochę ścisza? Tu? Tak. Dobra. Muzyczka wyłączona. Jedziemy. Jest parking. Jest TGS. Tu jest gaz, tu jest hamulec, zmiana hamulec. Mamy ręczny RND 0 jest ten i D. No to jedziemy D. Światła. Gdzie? Jedziemy. O kurde, jakie to ma hamulce, dobra. Dobra. Na nulę mi się przełączą, no to dobra. Jedziemy. Nic nie widzicie pewnie. Nie wszystko spadło, ale będzie dźwięk słychać. Jestem nieprzyzwyczajony do bez sprzęgła. Jestem nieprzyzwyczajony do jazdy na. Teraz sprawdzimy, gdzie jedziemy. Sprawdzimy regenerację. Czekajcie, czy to są. Nie. Dobra, są. Dobra, wszystko jest ok. Nie będziemy nic więcej kombinować. Zrobimy rundkę. I potem już do domu.
Co się leci? Jest regeneracja, słuchajcie, jest regeneracja. Od razu regeneracja. Bosko. Puszczę. Zwalnię. Gdzie on mnie tu w ogóle nawiguje? Czemu on mnie tu nawiguje? Nagrywa się całe szczęście. Całe szczęście. To wszystko się nagra. Słuchajcie, jest powrót. Będę technicznie tu sprawdzał, bo bez sensu, ale chcę się przejechać, ale to idziemy, jest odwrót. Śmiga jak złoto. Nie wyprzedza tylko dlatego, że jedzie za szybko. Szybko się tu nie powinno jechać, panie. Proszę Państwa, bajeczka. Renault Zoe. Robi to dobrze. Słuchajcie. Tutaj teraz sobie. Strasznego, ale jak na samochód ogólnego użytku. Nie jechałem Teslą, od razu mówię. Nie jechałem Teslą. Nie wiem, czy będę miał kiedyś okazję jechać Teslą. Na pewno nie jest to Tesla. Ale jest fajne. Już 80.
się pobawić. Dlatego chciałem też tą rundę zrobić, bo tu jest 80. Ogólnie na początku przyspieszenie jest takie, że odstawiasz wszystkich, ale to wszystkich za sobą. Natomiast teraz cała kwestia jest, że będę musiał tam zaparkować i będzie najśmieszniejsza część tego przedsięwzięcia. Natomiast to będzie dla mnie, nie będę. No ale nie trzeba hamować na tym czerwonym, wystarczy hamulec gazu, regeneracja działa, bajeczka, bajeczka panie, bajeczka, bajeczka, na którą nie stać. Niestety. Ale dzięki traficzarowi mogę sobie przynajmniej raz w życiu takim czymś pojechać. Brawo traficzar. Szkoda, że to jest akcja tymczasowa. Ja chciałbym, żeby takie samochodziki zatrościły w Krakowie na stałe. Najlepiej, natomiast wiem, że technicznie może być to trudne. Rzeczy fajnych. Panie, właśnie tutaj spalniaka wyprzedzamy, jadąc 50, czemu nie? To skręcić sobie. Zabawę. Hamulce też mam para, 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 para. Taki na co dzień, bardzo taki na co dzień. W sumie tak jak film się oglądałem, to ten jest chyba najlepszy. Dobra. Nissana Leafa jeszcze nie widziałem. Natomiast parametry techniczne ma fajne. Jestem totalnym laikiem. Nie posądzajcie mnie, proszę. Natomiast parametry techniczne ma to fajne. Zasięgowe i tak dalej. Może się uprawnie, że kurczę w karczach coś tu idzie. Nie przepuści. Pantarciarz. Drugi pantarciarz mnie też puszcza. Byp. No i teraz zobaczymy, jak się ten parkuje. Prosto czy nie prosto?
panie Zoe. Będziemy musieli wypróbować bieg wsteczny. Przydałoby się. Będzie miejsce, słuchajcie, będzie miejsce. Zanim spokojnie tu wjadę. Ręczne. Co oni tu jeszcze piszą? Wyłącz światło i zaciągnij hamulec ręczny, zanim wyjdzie. Dobrze, włączone. Robimy stop. Raport z podróży. O, mogę pokazać raport z podróży. Odległość 19,1 km, takie kółeczko. Średnie zużycie 16,1. Średnia prędkość 26,9. Widać, nie szalałem coś strasznie. Przewidywanie prędkość, zaoszczędzona energia 0, łączne zużycie 3 kWh. I zresetuj zrobimy. A tak. No, w sumie można to zresetować wcześniej. Dobra, wyciągamy kartę. On się powinien wyłączyć. I oddajemy trafikara. Kończymy. Troszkę zużyłem. Będzie może widać. Dziękujemy. Dobranoc. Teraz słuchajcie, oddałem Zoe. Tak wygląda z boku, z góry. Tu pisze trafikar. Renault Zoe budzi energię miasta. Tu jest tu wtyczka 008. Elektryczne auto na minutę. Weź jedź. Renault Zoe. Gdzie jest wtykadło? Pewnie gdzieś z przodu jest wtykadło. Tu nie ma wtykadła. No dobra. To tyle.